Witajcie kochani. Zobaczcie w jakich okolicznościach przyrody do Was mówię. Jest przepięknie, choć wiecznie, ale dzięki wiaterkowi idzie tu jakoś funkcjonować. Pewnie się zastanawiacie, jak w tym trudnym czasie wygląda wycieczka do Egiptu. Czy jechać, czy nie jechać, czy jest bezpiecznie. My spróbowaliśmy i jesteśmy zadowoleni. Nie żałujemy. Jest całkiem normalnie, z tym, że mam kilka uwag, z którymi chciałabym się z Wami podzielić. Przede wszystkim hotel jest w zasadzie pusty. Jest garstka Europejczyków, głównie to Polacy i Ukraińcy, nie wiem, może 20-30 osób. Reszta to Arabowie. Przez jakieś 2-3 dni było około 150-200 tubylców i wyglądało to tak, jakby przyjechali w wyniku jakiejś tarczy antykryzysowej, żeby podreperować budżet hotelu. W zasadzie po 2-3 dniach taka ilość tubylców zniknęła. Co jeszcze? Hotel działa na pół gwizdka. To znaczy, brak jest jakichkolwiek atrakcji. Nikt na plaży nie gra w bocie. Co prawda są animatorzy i starają się coś wskórać, no ale przy takiej małej ilości gości jest to po prostu niemożliwe. Wieczorem zdarzył się występ tańca brzucha, jakieś dyskoteki, i na basenie kąpiel w pianie. No my nie skorzystaliśmy, ale kilka osób świetnie się bawiła. Co jest uciążliwe, to, że w głównym lobby wyłączona jest klimatyzacja, pewnie z oszczędności, i nie da się tam wysiedzieć, maksymalnie 5-10 minut. Ale jest tam darmowe Wi-Fi, słabe, bo słabe, ale jest. Jeśli chcemy internet, który będzie lepiej śmigał, trzeba zapłacić 2 euro za pół godziny lub 8 euro za cały dzień. Nie nastawiajcie się również, że skorzystacie ze świetnego pomostu w pobliżu hotelu. Jest całkowicie wyłączony z użytku. I w sumie zostaliśmy wprowadzeni w błąd, bo pan, który tam pilnuje, twierdził, że pomost jest otwarty od pierwszej godziny do trzeciej. Na drugi dzień poszliśmy nastawieni na snurkowanie, ale pocałowaliśmy klamkę, był zamknięty. Także szkoda, bo widzieliśmy ciekawe rafy. Jeśli chodzi o posiłki, to są 3 razy dziennie o wyznaczonych porach. Trzeba pilnować godzin, bo w barach na plaży jest brak jakichkolwiek przekąsek. Ale co trzeba przyznać, to jak na egipskie warunki, jedzenie naprawdę jest bardzo smaczne. Wybór może nie jest jakoś bardzo urozmaicony. Jest wołowina, ryby, smaczne zupy. Ale dość dobrze doprawione są posiłki i ogólnie bardzo nam wszystko smakowało. Chociaż tęsknimy już za kotletem schabowym. Co warto tutaj dodać, to, że jedzenie jest nakładane przez obsługę. I może i dobrze, bo mam wrażenie, że dzięki temu mniej jedzenia się marnuje. Każdy dostaje swój komplet sztućców zapakowany w foliowy woreczek. Przed wejściem do restauracji sprawdzana jest temperatura. Czasami, nie za każdym razem. No a jeśli chodzi o przestrzeganie obostrzeń w hotelu, to tak pół żartem, pół serio, maseczki noszą wszyscy, ale tylko te do snurkowania. Już po przyjeździe do hotelu przy recepcji goście hotelowi zwrócili nam uwagę, żebyśmy jak najszybciej ściągnęli maseczki, żeby nie wzbudzać niepotrzebnej sensacji. Także maseczki nosi większość obsługi, zwłaszcza w restauracji. Niestety, przestrzeganie obowiązkowego dystansu w kolejce jest niemożliwe do zachowania. Zwłaszcza
kiedy się jest w restauracji z setką tubylców. Kiedy starasz się zachować metr przestrzeni, no to tubylec potrafi to wykorzystać i się bezczelnie wepchnąć. Co prawda po zwróceniu uwagi wracają do swojej kolejki, no ale próbują wykorzystać każdą sytuację, żeby się wepchnąć. Jak to Arabowie? Teraz opowiem parę zdań na temat procedury opuszczania lotniska w Marsa Alam. Jest wydłużona o około 2 godziny, może troszeczkę dłużej. No niestety przez badanie na COVID. Samo badanie jest nieprzyjemne. Nie jest jakieś bardzo bolesne, ale jest nieprzyjemne. Pobierają dość długim patyczkiem wymaz z nosa. I jeśli w ciągu 24 godzin nie skontaktują się z tobą, to znaczy, że jesteś zdrowy. W sumie do ostatniej chwili myśleliśmy, że koszt badania, czyli $30, będzie po naszej stronie. Ale okazało się, to znaczy tak twierdziła pasażerka w samolocie, że do końca września koszt badania i taka bierze na siebie. No to bardzo miło z ich strony. $60 zaoszczędzone. Do badania czeka się w dość długiej kolejce, idzie to dość mozolnie. Podchodzi się do stanowiska, gdzie 6 Arabów przebranych w specjalne stroje rodem z filmu Epidemia z Dustinem Hoffmanem. Osiada się na krzesełku, pobierają wymaz. Przedtem zabierają paszport w celu wypełnienia formalności i wtedy już jest właściwa odprawa. Po badaniu niestety spotkał nas dość przykry incydent. Okazało się, że bus, który miał nas wieźć do hotelu, zapomniał o nas albo nie chciał im się na nas czekać. W każdym razie przyszliśmy na parking i naszego autobusu nie było. Pani z Itaki zachowała się dość nieprofesjonalnie, rozkładała tylko ręce i powtarzała, co ona może zrobić, co ona może zrobić. Na koniec końców przyszło nam ponad 2,5 godziny czekać w innym busie na kolejny lot z Katowic, aż zapełni się pasażerami z kolejnego lotu. Nie zapewniono nam w ogóle wody. No i trochę to niefajne, bo widziałam, że obok firma Coral Travel miała przygotowany stolik z wodami dla swoich klientów. Także tam o nich zadbano. No już na samym początku poczuliśmy się troszkę sfrustrowani, ale nie chcieliśmy sobie psuć humoru. Podsumowując, jak dla nas wakacje są bardzo udane. Jest tu cisza, spokój, nie ma walki o leżaki z rana, wręcz przeciwnie. Obok leży 300 i się nikt nimi nie interesuje. A gdy zostawię leżak wieczorem, to następnego dnia rano jest na swoim miejscu. Trzeba też przyznać, że obsługa się stara jak może naprawdę, żeby nam dogodzić. Dbają o nas, także nie ma się czego bać, jest bezpiecznie. Życzę udanych wakacji, takie jak nasze.